Witam z tej strony Rafhard w dzisiejszym odcinku hitów. Zobaczymy, co tam w tych wakacyjnych miesiącach się sprzedaje. Na pierwszy ogień lotnictwo. Ogólnie pojęte, wszystkie skale. Więc Spitfire. Spitfire od Edwarda, 243,99 zł. To jest taki, można powiedzieć, hicior. Drugie miejsce zajmuje P51 wersja D w limitowanej edycji, też od Edwarda. Na trzecim powrócił po długiej nieobecności, bo wiem, że był problem tutaj z dostępnością P11 w 1-32. To jest ten model, który mogliście u mnie na kanale wygrać. Jest na trzecim miejscu, jeśli chodzi o sprzedaż. Na czwartym miejscu mamy Cessnę od ICM-u i to jest nowość, tutaj nie mam inboxu jeszcze zrobionego, ale model całkiem fajny z tego, co widziałem. Oczywiście następne miejsce z Arma Hobby F2 Wildcat, też macie tutaj filmik, jak on wygląda w 4K u mnie na kanale. Następną rzeczą to jest F4 Phantom od Hobby 2000, wietnamskie, wojna w Wietnamie. Powiem wam, że podoba mi się to malowanie. I tutaj następny Phantom również, tutaj to są chyba samoloty asów z Wietnamu, więc kolejne dwa miejsca jako nowość. Ale to już przemilczę. Drakena już po prostu przemilczę. Tak, Draken jest na następnym miejscu. Lysander, limitowana edycja od Edwarda, kolejne miejsce i dziesiąty najlepiej sprzedający się, dobrze, pomińmy go, to jest Draken. Przejdźmy teraz do pojazdów pancernych i tutaj, jeśli chodzi o popularność, więc najlepiej sprzedającym się popularnym zestawem jest zestaw radia. Nie wiem, być może dużo osób tutaj chce to zbudować. To jest Żywica. Brakowało tego, więc tutaj pierwsze miejsce. Aż sam się zdziwiłem. Dobra, ale drugie miejsce, no sztandarowo. Od kiedy nagrywam hity, ten model tutaj bryluje na salonach. Jest to nieśmiertelna Panzer 2. Następna też 251, też nieśmiertelna tutaj jest, widzę. Ojej, tak, składałem, pamiętam. Sentyment czuję, więc tutaj gdyby nowości. Z nowości tutaj widzę, tak, no Pantera to też jest coś, co jest już starsze. Z nowości tutaj widzę, mamy A9 Crusadera. To jest brytyjski czołg. Także to jest nowość w 7.2 od IBG. Mamy też nowość od Hobby 2000, to pewnie będzie jakiś przepak. Jak wiecie, jaki przepak, piszcie w komentarzach. Nigdy nie fascynowała mnie współczesna broń przeciwlotnicza. Aczkolwiek to może być tutaj coś ciekawego. Dobra, okej, nie zagłębiam się na razie w temat. Wiadomo, jest to jeden z hitów sprzedaży. Sztuk trójka, wersja G od Tacoma. Też niedawna dostawa, 131 zł. Powiem wam, że cena dosyć przyjazna. Nie jest to 200 ileś, jak przeważnie teraz jesteśmy przyzwyczajeni do modeli w 3.5. 75. Od Tamii znany model. Następnym znanym modelem jest Panzer 4 od Tamii. I kończymy tutaj. Są zestaw karnistrów niemieckich. Jeśli chodzi o takie hiciory. Przechodzimy teraz do samochodów, które ostatnio zagościły. Więc na pierwszym miejscu jest Nissan, taki niebieski Skyline z Tamii. Tutaj praktycznie same Tamii, jeśli chodzi o samochody, to widzę, że tutaj momencik po popularności, tak, same Tamii. Są pierwsze trzy miejsca, Volkswagen Beetle na trzecim, Subaru Impreza też z Tamii, to są wszystko skala 1-24. Później mamy Carbon, to jest pokrycie, pewnie tutaj osoby, które składają samochody, to tutaj mocno tuningują,
to co robią. Następne miejsce to jest Alfa Romeo 1-24. No tutaj cena 20 zł. I tutaj Talbot też jest też za 20 zł niecałe. Nissan z Tami 1-24. 1-28 ze Smeru za 23 zł jest Skoda. Skoda Favorit. I powiem wam, Skoda Favorit. No, no, no. Ma jakieś kalki. Widzę, że tu są ośki porządnie wykonane. Dobrze, żarty żartami, ale powiem wam, że sam bym złożył, znaczy w planie jest, żeby złożyć 206 jakąś. I no, ostatnim miejscu też Karbon, czyli coś jest na rzeczy. Coś jest na rzeczy, że widzę, że osoby, które budują samochody, tuningują je troszeczkę. Jedziemy dalej. Ostatnia kategoria. Kurczę, i teraz powiecie, zobaczcie, zobaczcie, jak reklamuje swoje blaszki. Nie powiem wam, czwarte miejsce. Bo przepraszam, popularność miała być. Popularności jestem na raz, dwa, trzy, cztery, piątym, szóstym miejscu. Dobra, zaczniemy od początku. Więc jeśli chodzi o popularność, to tak. Łoś, IBG, oczywiście tutaj są tablice przyrządów Yahoo. W 7.2 PZL P23 42 43. Wcale się nie dziwię, że to są popularne blaszki, ponieważ każdy model wyposażony w taką blaszkę jest po prostu ładniejszy. No kurczę, dążymy do tego, żeby to wyglądało tak jak w rzeczywistości, więc się nie dziwię, że tak dobrze się sprzedają tutaj te kabiny. I tutaj mamy również taki zestaw blaszek dla Challengera. Dwójki od RFM firmy. Następne miejsce, no, jest tutaj to są blaszki do kabiny P11, wersja A i BG. Tutaj mamy drut. Tak mi się wydaje, że to jest drut kolczasty. 1,35 i następna, tutaj mamy pasy do P23 PZL. I tutaj, no, to już wiecie, to już wam nie będę mówił, co to jest. Następne, jak tutaj mam 10, dobrze. Usunąć przed startem. Takie paski, ja też mam taki pasek przy kluczykach od samochodu. Także takie rzeczy. Tutaj mamy też zestaw waloryzacyjny do Shermana RMF też. I oczywiście na ostatnim, dziesiątym miejscu jest zestaw do Jaka 1B od Arma Hobby chyba. Tak mi się wydaje, że to nie jest nazwane do czego. Tak mi się wydaje. Dobra, słuchajcie, to by było na tyle. Przypominam o zaginarce V5, która jest do wygrania w konkursie do 27 bodajże jest czas, żeby się zgłaszać. Trzeba odnaleźć film na moim kanale, gdzie po prostu rozdaję V5. A tutaj macie u mnie na blogu, na stronie informacje, że wszystkie blaszki rozjechały, znaczy wszystkie zaginarki rozjechały się do sklepów. I tutaj macie listę, gdzie można V5 dostać. I oprócz tego jest jedna darmowa dla kogoś, kogo wylosuję pod koniec września ta zaginarka. Więcej zaginarek nie ma. Wszystko jest w sklepach, także V5 już, no, nie mam fizycznie. V3 mi jeszcze jakieś zostały. Jeśli chodzi o, to też taka informacja. Gdybyście chcieli kupić, to na przykład tutaj w dystrybutorach mam podane, gdzie można znaleźć V3. Na blogu u mnie jest wpis, gdzie można znaleźć V5. A tutaj pod blaszkami od Flaka 40 możecie znaleźć informacje, gdzie można kupić blachy do 10 modeli, model kolekta, żeby po prostu tutaj zwaloryzować
te modele, bo tych modeli jest 10, a blaszki są jedne i one pasują do wszystkich 10 modeli. Dobra, dzięki bardzo za oglądanie. Jak komuś się podobało, to łapka w górę, jak komuś się nie podobało, to łapka w dół. I jeszcze jedna informacja. Niebawem będzie składanie Chargera z D'Agostini. Czekam jeszcze tylko za jedną przesyłką i będę składał. O zaginarce za free już mówiłem. Mam też zamiar zrobić taki filmik, jeśli chodzi o takie podejście właśnie do blaszek. Takie dla wszystkich, którzy nie mieli styczności, takie od zera, że tak powiem, z czym to się je i jak do tego podejść, jak to wygiąć, jak to przykleić, jak się tym operować, czego unikać. No, to tyle. Dzięki i do zobaczenia w następnym odcinku.